Sesji siada i mówi, macie zapłacić 350 i nie ma żadnej dyskusji. Trzepie ręką w stół i to jest rozmowa. Dobry, widzi kamerę, zawsze przyjdzie. To pomyliłeś kamerę, nie ten pan, nie to studio. Tu jest impreza dla panów, którzy lubią panów. Ty robisz, a, to ty, nie, to nie. No właśnie, ty już dziecko robiłeś. No co kurwa, no co? To chodź kurwa. Artur, jesteś go zjebany kurwa. Artur, ci kurwa dziecko zrobię, ty kurwa szmaciarzy. Ci go zjebie kurwa. Natomiast ten hotel pamięta czasy, kiedy wisiałem u gardła temu dżentelmenowi w tej czapersce, który chciał komuś robić dziecko, chociaż nie zauważył, że jest to niemożliwe. Przepraszam za tę uwagę, po tylu latach w boksie czasem mi się już takie, włączają mi się czasami takie już żartoby. No, panowie z Rzeszowa przylecieli na te negocjacje własnym prywatnym samolotem, poważni biznesmeni, to mieli takie oczy i brwi prawie na plecach z zdziwienia. A ten młody człowiek z ich punktu widzenia w ogóle rozmawia o groszach, bo to bogaci ludzie, zamożni przedsiębiorcy, ale forma, w jakiej prowadzi negocjacje, no z takim się jeszcze z czymś nie spotkali, a przypomnę, że pan Kalisz jest producentem, posiada kilka fabryk i eksportuje na cały świat towary i z Azjatami i z nie wiadomo z kim prowadzi interesy, a takiego naszego Arturka z Wieliczki jeszcze... No, powiem ci, że kurwa, trochę ci się brzuch wylewa z koszuli. Czy nie spotkał? Było w tej chwili w naszej grupie. Już, Arturku? Przepraszam, specjalista od potomstwa prosi o mikrofon. Tak właśnie w ogóle to chciałbym tutaj nawiązać do tej kategorii Bridgerweight, tak? Ponieważ jak sami zauważyliście... No mieliśmy problem, bo Artur po tamtej rozmowie zażądał coś tam, gdzieś tam się zgodziliśmy, ale on już zapomniał, co zażądał. W międzyczasie mu się inaczej zażądało.